W swojej 25-letniej karierze było mi dane tylko prawie 5 lat być twoim przełożonym, ale dziękuję ci za całą za twoje odkładu przełożonego w tej przemowy i pozwólcie, że przeczytam dyplom uznania dla Andrzeja Woja za długoletnią, rzetelną i sumiennie wykonywaną pracę. Dużo zdrowia oraz samych tygodniowych dni na zasłużonej emeryturze życzą pracownicy oddziału przyjmowego oraz dozór i kierownictwo kopalni. Za kierownictwo kopalni dyrektor Kowalczuk, naczelny wydział Kagrucic Urochu. Możesz do niego wziąć. Spełnienia marzeń takich naprawdę, takich może nie zawodowych, ale osobistych. No i zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia sobie życzę. Na początku taki kierowek, bo ci się nigdy nie przydał w jej robocie pomocy, nie? No to na ścianie, bo nie się trzeba powiedzieć, że taką ten mózg proszę. Niestety takie jest, takie niskie adaptacje. Dziękuję. Jednak ty idziesz teraz na zasłużony odpoczynek. Życzymy ciebie, Andrzeju, wszystkiego najlepszego. Zdrówka, pogodnego ducha, dostatku i samej miłej chwili na emeryturze. To są pracownicy oddziału przyjmowego klasy Warosy. Można by rzec z całą pewnością barwna postać działu liniowego. Znana na imię niejednemu. A któż to taki? To nasz Angelo Sztajner Szybowego taki. Jednakże na emeryturę nie była taka prosta droga. Pewna pani ZUS-u nam doniosła. Sam Angelo się dziwi. Co ja tu robię? Przecież dokumentu ZUS-u nie widzi. Już jedną drogą na emeryturze byłem. Przecież wszystko dobrze jak zwykle obliczyłem. Już nawet szpindy na łaźni opróżniłem i za flaszkę kierownikowi pogoniłem. Nawet ZUS-u do mnie dzwonili, że jest emeryt jak ta Lara. Aż tu nagle, dzień przed dzwonieniem, dzwoni magister Lara. Hola, hola, panie wojak, nie za dużo sobie pan pozwala. Do roboty w podskokach niech pan zapindala. No i też tak uczyniłem. Nazwę arma i krzyżówki, przegląd sportowy spakowałem, 3 tygodnie w siula grałem, a resztę i ledwo do końca na opiece dojechałem, bo z drogi się wystrzelałem. Jednakże zacznijmy od początku. Mieszka na Kopernika, na skrzyżowaniu kole śmietnika. Psy ma ostre, bo mały włos dupiłyby na śmigara starostę. Angelo interesuje się też sportem. Jego specjalności to sztafeta 4x100, no i skok przez płot. Ale prawkarz to z niego dobry, chcieli go nawet do Odry. Lecz wygryzł go niejaki do Mara, co chłop nie umiał nawet kopnąć do bary. No i tak przez lata w pocie czoła w Szybowym pracował, a co roczek awansował. Sygnalisty na kalfaktora, z kalfaktora na widłowca operatora, każdą kuchnię z powagą traktował.
Jednakże sztagierki mu się zachciało i tak do końca leciało. A w robocie chodził jak raper, bo miał ciągle rozwiązanie dziennicze traper. W swej ślubowej karierze znalazł też się na kwarantannie. Miał tak wysoką gorączkę, że siedział 2 tygodnie w wyrażnowanie. Trzeba przyznać z 100% pewnością, dusza towarzystwa potwierdzi to nie jedna osoba, że żadna dzika nutria nie była obca. Zawsze można było na niego liczyć, wszystkie winy brał na siebie i nie ukrzywdził żadnego, nie ma co ukrywać, będzie ci brakowało w robocie kolego. Brawo! Brawo. Ale to musisz zacząć odkręcać tak jak wiatra, na 2 godziny przed. Może? Niech ci wojak posłuszy. Timo wojak i dobra. Dziękuję bardzo. Jak przed jazdą ludzi, która równie wróci na 400. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem podziękować inżynierowi Krupkowi za lata współpracy, inżynierowi. Andrzejowi Ryszce, dziadowi. Andrzejowi Ryszce, Sparkowi. Pan Hołotą. To myślę, żeby zabił. Tam jeszcze może zaprosić. Dziękuję bardzo. Andrzej, za przybycie liczy. Ale tak, pewnie zapomniał. Wczoraj mi list do wcięci przyszedł. Zaprosowany szanowny pan Andrzej jak Sztygar. Nie. Od załogi nie wiem. O, co tu pisze? Ktoś tam zajebno. Sztygar z siebie dla ludzi był wspaniały, więc postawmy ci pomnik chwały. Bo wszyscy pisałeś nam szybowy, z radością patrzyłeś na nasze chorobowe. Muszę wypisać, a co to takiego? Dla ciebie wojaka kochanego. Więc zapagało dziś sanatorium bankowickie całe, ty twój trud do tego końca. A załodze zlecą na pożegnaniu bez końca z poważaniem załoga MS2.